jestem bardzo, bardzo szczęśliwy z tego tytułu, że udało się wreszcie zdobyć to trofeum. Było kilka lat chudszych po tych lepszych latach i w związku z tym no, to był bardzo wyczekiwany taki sukces. Udało się to osiągnąć, dlatego szczęście jest wielkie. Uroniłem nawet kilka łez i jestem niezmiernie szczęśliwy. Mam nadzieję, że za tym sukcesem otworzy się jakiś worek i będziemy chociaż od czasu do czasu zdobywać jakieś fajne trofea dla naszych kibiców, bo bardzo chcielibyśmy, żeby po tych krótszych latach przyszły lepsze. Mówi się, że od ligi dostaniemy nagrodę, od ligi czy od federacji dostaniemy nagrodę za zwycięstwo w tym pucharze. Bardzo się cieszę, że dzieci mogą zagrać z realnymi seniorami, którzy naprawdę zdobyli, grali w tych najważniejszych meczach i zdobyli Puchar Polski. Na pewno jest to ważne dla popularyzacji naszego sportu. Mam nadzieję, że będzie to też powodowało, że być może któreś z tych dzieci przyjdzie na mecz, przyciągnie swoich rodziców, spodoba mu się i stanie się naszym wiernym kibicem. Wielu lat popularyzujemy naszą dyscyplinę i nasz klub w regionie. Z racji na pandemię było troszeczkę to wstrzymane, nie było możliwości spotykania się z dzieciakami, natomiast kiedy tylko zostały otwarte szkoły, próbujemy takie spotkania z powrotem organizować. Cieszymy się, że możemy pokazywać, jak wygląda koszykówka. Chodzicie na mecze koszykówki? Ja chodzę 9 sezon. Ja czasami. A oglądaliście finał Pucharu Polski? Oczywiście. Bardzo się cieszyłem, że mogę pierwszy raz dotknąć pucharu, więc wszystko mi się podobało, więc jest super. Mi tak samo się wszystko podobało. Bardzo chciałem na taki trening pójść. Mamy takie dobrą relację w drużynie i wygrywamy Puchar Polski. To był jeden z naszych pierwszych celów i bardzo szczęśliwy z drużyną jesteśmy, że wygraliśmy Puchar Polski.